Kościół jest organizmem pełnym głębokich wewnętrznych napięć, bo jest jeden, ale zarazem nieskończenie różnorodny, bo każdy z nas, którzy Kościół tworzymy, jest inny. Jest święty, ale zarazem tworzą go grzeszni ludzie. W stu procentach tworzą go grzeszni ludzie. Jest powszechny, to znaczy jest dla każdego, dla wszystkich kultur, tradycji, dla każdego, szeroko otwarte, nikogo nie wyklucza. Jest apostolski, to znaczy jest depozytariuszem prawdy, którą Chrystus przekazał apostołom, ale zarazem prawdy, która jest wielorako odczytywana, która w różny sposób i przez burzliwe dzieje Kościoła była cieniowana, była polifonicznie odczytywana i my też przez kulturowe okulary czytamy prawdę ewangeliczną. I przed nami tak czynili nasi bracia i siostry i następcy będą patrzyli, że myśmy troszkę byli za jednostronni, zbyt tradycyjnie, albo coś właśnie troszeczkę odjeżdżaliśmy, albo z, z za małym przywiązaniem, na przykład do tej, tego daru jedności. Jednym z tym, Musimy pamiętać o tym, że w Kościele naturalne jest istnienie napięć, problemów wewnętrznych. W związku z czym bardzo ważne jest pilnowanie pewnej energii scalającej, żeby Kościół się nie rozleciał, nie rozpękł, żeby stanowili jedno, jak chciał Chrystus Pan, bo tak chciał Chrystus Pan jednoznacznie to powiedział. A ta energia scalająca to jest miłość, to znaczy wzajemna miłość ludzi wewnątrz Kościoła. I myślę tu o tej. Setkach tysięcy bezimiennych osób, które kochając, poświęcają swoje życie w hospicjach, poświęcają swoje życie w domach starców, poświęcają swoje życie z dziećmi niepełnosprawnymi, wobec matek nienarodzonych to ogromne dzieło miłosierdzia, które aż tym jest inspirowane miłością do Chrystusa i że Kościół musi być tym, który wyprzedza, wybiega, przynosząc miłosierdzie. Dla najbardziej potrzebujących. To jest też to miłosierdzie w sakramencie pojednania. Nieustannie czynne konfesjonały, które ciągle rozlewają zdroje Bożego, zdroje Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie jest tym, co spaja i co może fascynować w Kościele. To, to właśnie starożytni tym się inspirowali, że to. Jakżeż dziwne wspólnoty, oni się kochają, prawda? Są te zapisy. Spójrzcie, jak oni kochają się wzajemnie. To fascynowało, to pociągało do kościoła. Ciągle nad tym musimy pracować. Energia spajająca to jest miłość. I musi być, żeby tą jedność, mimo napięć i różnorodności, utrzymywać, musi być też wspólnota celu. Musimy razem iść. A ten cel się nazywa szczęście. I o tym za mało często w kościele się mówi, albo się używa, już terminu szczęście wieczne, który jest takim terminem, no to gdzieś, coś, kiedyś. A jednak Chrystus wyraźnie i mocno mówi o szczęściu. Słowo makarieoi, szczęśliwi, 40 bodaj razy używa w, w Nowym Testamencie i pokazuje, że chrześcijaństwo jest drogą do szczęścia. To zresztą jest logiczne i zrozumiałe. Bóg jest miłością, a jeśli ktoś kocha, to pragnie szczęścia tych, których kocha. Chrystus pragnie naszego szczęścia. My też mamy prawo, prawo pragnąć szczęścia. Jak Święty Augustyn się pyta, Świętego Augustyna pyta się, pobożna niewiasta proba o co ma się modlić? To on i krótko i jasno pisze: Ora beatam vitam. Módl się o życie szczęśliwe. Chrześcijanie mają prawo do szczęścia, dążą do szczęścia, tylko wiedzą, że w świecie pogrzebu pierworodnym ta droga do szczęścia jest drogą nieprostą. Że są w niej też wpisane elementy trudne. Ten manifest szczęścia chrześcijańskiego, kazanie na górze, błogosławieni, 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 czyli szczęśliwi, 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 bo to właśnie znaczy makarioi. Pokazuje, że czasami ta droga do szczęścia musi wieść też przez to, że jesteśmy cisi, czyli odtrącani, że jesteśmy smutni, łaknący, pragnący sprawiedliwości, cierpiący prześladowania. Tak, ten wiedzie droga do szczęścia również, nie tylko. W kolejnym filmie, bo człowiek dopiero przez budowanie miłości, przez doznanie miłości i dawanie miłości buduje prawdziwe szczęście. I to jest główna optyka kościoła.